w Como na spedycji. Papiery zrobiłem, już te dwójkę na Szwajcarię, bo jadę w tym tygodniu z kursem na Belgię. Na szczęście mój spedytor mnie pocieszył, dlatego że tego stałego kółka, które robiłem na północ Francji, już nie będę robił. Zajebiście. Dlatego że klient tam się dogadał ze spedytorem i z moim szefem. Coś tam im dorzucił. Chodzi, wiadomo, o pieniądze. I teraz cały czas będzie jeździć tandem. Wiadomo, na tandem wchodzi 5 palet więcej. Także dziwię się, że dopiero tak późno na to wpadnie. No, mnie to cieszy, bo mówię, nie będę już tej nudy więcej robił. I dobra, zobaczymy. Teraz mówię, te dwójkę już zrobiłem, za 7 minut mogę ruszać. Auto już tu się grzeje, zrobimy teraz obchód naokoło auta, tam sprawdzę, czy wszystko jest cacy. Bo z rana tylko poleciałem, po tą dwójkę tylko wyskoczyłem z auta, poleciałem szybciutko. I ten. Teraz wróciłem, to sobie zjadłem śniadanie, przygotowałem sobie tutaj w kabinie wszystko. A mówię, jeszcze sprawdzę na zewnątrz, czy tam wszystko jest cacy. O, jeszcze kurde, lustro muszę powycierać, bo są walone. No i co? No i będzie można jechać na tą Szwajcarię. No, jest 9:19, teraz właśnie mi wyszło dokładnie 9 godzin pauzy, także możemy dalej jechać. W tym tygodniu w ogóle 3 rozładunki. Pierwszy mam w Luksemburgu i następne 2 w Belgii. Jeden bezpośrednio u klienta w Tielt, a drugi stały rozładunek, gdzie wszystkie śmieci zrzucam w Ostendzie. Granicy formalności załatwione. Tutaj ten kolega tą lorą to chyba jakieś problemy ma, bo jest niemożliwe, żeby ja z 20 tonami kurde dochodził puste auto. Ajajaj. Oh!
Gdańsku. No i właśnie dojeżdżam tutaj, na, dojeżdżam, wjeżdżam. Wjeżdżam tu na parking, na granicę. Jest 13:16. Czyli tak jak wam mówiłem, no nie było dzisiaj na Szwajcarii absolutnie żadnych problemów. Wszystko szło elegancko. I zgodnie z tym, co przewidziałem, 3,5 godziny i jestem na drugiej stronie, także jest wszystko super. Teraz tylko pójdę, podbiję papiery, a potem, aby wysyłówka stoi, kurde. Aj, to troszkę dałem ciała. No dobra. Jak już podbiję papiery, to przyjdę tutaj i ten. No i bardzo dobrze sobie pojechał, to ja sobie właśnie tu stanę. I potem sobie zrobię tu pauzę, zjem sobie obiad i potem polecimy dalej. Właśnie pierwszy rozładunek na północy Luksemburga, prawie pod całą belgijską granicą, tutaj do granicy jest kilometr, w miejscowości Weisswampach. No i co? No i teraz muszę jechać na rozładunek kolejny do Tielt w Belgii, ale to nie wiem, czy dzisiaj z rana mi się jeszcze uda przed południem to zrobić, dlatego że mam tam 273 km. Jest teraz 9:30, także teoretycznie to wychodzi na 10:30, no ale mam do przejechania jeszcze Liège, potem Bruksela, także podejrzewam, że do 15:30 to na pewno gdzieś tam po drodze stracę. In this cage, can they see it's why my brain
rings into my brain, assuring me that I'm insane. They think our heads are in their hands, but violent use brings violent plans. Keep him tight, it makes him well, he's getting better, can't you tell? Tutaj jest akurat możliwość wyprzedzania. Z tym, że tutaj po prostu działa to odwrotnie niż wszędzie indziej. Dlatego, że wszędzie indziej normalnie można wyprzedzać, a kiedy jest zakaz, to po prostu stawia się znak zakaz wyprzedzania. W Belgii działa to, zrobili to kompletnie nowo. Generalnie jest zakaz wyprzedzania, a kiedy można, to stawiają znak, że można. Aczkolwiek takich miejsc jest mało. Zazwyczaj to jest właśnie tak, jak tutaj jestem na autostradach takich o dużo mniejszym natężeniu ruchu. Na tych głównych autostradach raczej nie. Poza nocą. Bo w nocy generalnie to... Nie wiem, czy wszędzie. Nie chciałbym tutaj, żeby ktoś tam potem mnie brał za słówka. Ale na większości autostrad w nocy jest można wyprzedzać. Praktycznie już wieczorem, od 19 do 6 rano. Są powystawiane wszędzie tablice właśnie, że można wyprzedzać. Jestem teraz w Brukseli na ringu. Jechałem tu od strony Liège. Muszę wyjechać na drugą stronę, na stronę w kierunku Gent. No ale w związku z tym, że teraz jest już za 10.11, a ja do rozładunku mam 90 km do Kielt, także nie uda mi się tam dojechać przed południem. Dlatego nawet nie będę się tutaj wygłupiał specjalnie i ten. Zadzwoniłem do kumpla, tu mam w Brukseli kumpla Tomka, Wypsia. No i co, i spotkamy się tu zaraz na tym, na zjeździe z ringu. Jak tylko się zjedzie z ringu w kierunku Gent, jest pompa Texaco. Także dzwoniłem do Tomka i już tam podjedzie, także spotkamy się, pokochamy sobie troszeczkę. Myślę, że spokojnie z godzinę, półtora godziny pauzy sobie to mogę zrobić, także coś tam sobie popierdzielimy głupotę. Zjeżdżamy, praktycznie jesteśmy prawie na miejscu, to jeszcze będzie do tej pompy, nie jest, 1,5 km, 2. Sam zjazd taki dosyć długawy jest. Także tam niecałe 5 minut jesteśmy spokojnie na miejscu. Szybko poszło dzisiaj, no to jest akurat dobra godzina, jest teraz za 5.11. Także to jest taki czas, że tu się spokojnie przez Brukselę leci, jeżeli jakiegoś tam wypadku nie ma, czy coś w tym stylu. No dobra, mam nadzieję, że tu jakieś miejsce sobie znajdę, bo tu zawsze przy tej Brukseli to mimo wszystko jest wir, czy to dzień, czy to noc. No i zobaczymy, ja tu nigdy nie stałem na tej pompie, także trzeba się dokładnie przyjrzeć, jak tu... Aha, dobra, tam jest wjazd na parking. No tak, to mówiąc o kraju, to obyczaj. I każda tam pompa się organizuje na swój sposób jakiś tam, nie? Nie będę stawał, bo to kurde, nie lubię tak stawać przy drodze sobie. Wjadę normalnie na parking i mam nadzieję, że to miejsce sobie znajdę. Gdzieś tam się przytulę. No, jest tu miejsce. No, spokojnie, tu się na początku stanę.
dobra, ja już jestem w rajce i teraz czekamy aż przyjedzie Tomek. A ja ci SMS-a właśnie wysłałem. O kurde, siemano. Kubeczek, który zapomniałem. Patrz, jakiego kubeczka mi Tomek dał. Kurde, ale super. Trzymaj. Ty co ty, kurde, się wygłupiasz? Dzięki. No co ty, do chłopie. Ty, bo ktoś powie, że ja się z tobą dla darów spotykam, kurde. No już ruszyłem z tej pompy tam koło Brukseli. Spotkałem się z Tomkiem. Już trzeci raz żeśmy się spotkali. Także pochlachaliśmy sobie tam. Nie, z dwie godzinki będzie w sumie. No tam koło dwóch godzin żeśmy tam posiedzieli sobie razem, pogadaliśmy. Było zajebiście, jak zawsze zresztą. Trochę mnie tu Tomek zawstydził, przywiózł mi dwa bronki z żywca. Także dzisiaj wieczorem pijemy żywca za Tomka zdrowie. No i co, teraz jest 15 po pierwszej. Jadę do tego Tielt na rozładunek, tam mam jeszcze 46 km, także przed drugą spokojnie będę na miejscu. No i potem z Tielt zostanie mi Ostenda i potem zobaczymy, co tam szeryf wykombinuje na powrót. Dojeżdżam teraz do miejsca drugiego rozładunku. Brakuje mi teraz 1,5 km. Będzie troszkę dalej, bo jedno już pamiętam, tą nawigację trochę wcześniej to pokazuje. W każdym razie droga to już jest ta, na której teraz jestem. Musiałem troszeczkę to miasteczko naokoło objechać, dlatego że no wiadomo, jak to w większości przypadków bywa, do centrum miasteczka ciężarówką nie można wjeżdżać. Także tak troszeczkę dookoła jedziemy. Aczkolwiek mówię, znajduję się już na tej drodze, na której powinienem być, na której znajduje się firma. Także za jakieś tam 2-3 minutki będziemy na miejscu. No teraz muszę uważać, bo to gdzieś tu po lewej stronie było. Tak dokładnie nie pamiętam, dlatego że tylko raz tutaj byłem. Nie chciałbym przejechać tego zjazdu. Kurczę, gdzie to było? A chyba zaraz tu po lewej stronie, zaraz za tą pompą. Kurczę, gdzie to było? Cholera. A, przejechałem, kurde molek, no. Aja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 j. Ale to nic. Tu się obrócimy jeszcze. Nic nie jedzie, także... jest cacy. Wiedziałem, że to gdzieś to powinno być, kurczę molek. Ale dobra, nic się nie stało. No i dobra, cały rozładunek, szybka sprawa. 10 minutek, dokładnie do 14 się podstawiłem pod rampę, 14.10 właśnie od niej odjeżdżam. Także elegancja. Całe auto uwalone od soli, cholera. Masakra trochę. Ale co zrobić? Taka porada. Tutaj ten przejazd, to już wiem, że jest do dupy, także sobie zwolnimy. Była taka skocznia, nie przejazd. Oj.
słuchajcie, no rozładowałem się już w tym, w Ostendzie. W sumie nawet w miarę szybko, sprawnie to poszło. Tam jak się podstawiłem pod rampę, to zeszło im niecała godzina. A towaru mieli dosyć sporo. W sumie tam widziałem na CMR-ce 228 coli. Także trochę się chłopaki narobili. No i co, w międzyczasie, kiedy mnie tu rozładowywali, to ten... to widziałem przyszły SMS-y od szefa. Także powrót już mam. No niestety są trzy załadunki do zrobienia. No i wszystkie jeden daleko od drugiego. Także podejrzewam, że jutro większość dnia to mi zejdzie właśnie na robieniu załadunków. I co śmieszniejsze, to praktycznie zrobię tą samą trasę, którą zrobiłem teraz na rozładunkach. Z tym, że w drugą stronę, tak? Teraz z Ostendy jadę do Waregem. To jest bardzo blisko od Lille. Tam mam do załadowania jedną taką platformę elektryczną. Zresztą to już widzieliście, bo to jest firma, w której tam często ładujemy jakieś tam widlaki, niewidlaki, takie rzeczy. Potem stamtąd muszę przejechać na drugą stronę za Brukselę i tam mam następny załadunek, jakieś 15 palet w Tienen. I stamtąd muszę gonić za Lierz aż praktycznie pod niemiecką granicę, tam jakieś 10 km przed niemiecką granicą się ładuje, w Eupen. Tam mam jakieś dwie role, ale nie wiem, czy to papier, czy metal, czy co to jest, nie mam pojęcia. No w każdym razie na jutro mam do zrobienia te trzy załadunki. Także potem teraz o wieczorem, jak sobie stanę, to otworzę browara żywczyka od tego, od wypcia. I rozłożę sobie mapę, popatrzę, jak to z tego Eupen jechać, czy to wracać się na Luksemburg, czy może jednak Niemcami wrócę. Zobaczę, dopiero sobie plan ułożę dzisiaj wieczorem. Firmę A Philips. A już tu widzę po prawej stronie. Tutaj spędziłem sobie przed bramkami na wjeździe do tunelu Saint-Dié. A także co? No jestem załadowany, to ten. No to wiecie.
I co, na dzisiaj plan jest tylko taki, że mam dojechać do Podbresie na rozładunek, który nie będzie mi się tam, nie będę się nigdzie spieszył, zrobię sobie go jutro. No zresztą dzisiaj i tak by mi się nie udało i tak, także spokojnie, jedyny plan na dzisiaj, czyli ruszyć stąd, przejechać Szwajcarię, wjechać do Italii, dojechać na miejsce rozładunku i to wszystko. Do rozładunku teraz mam 529 km. Także myślę, że bez problemu powinno to się udać, chociaż to jest przejazd przez Szwajcarię, a tam nigdy nie można niczego z góry zakładać. Szwajcaria to taki kraj, gdzie wszystko może się zdarzyć. No dobra, ruszamy sobie. Jest 8.30, także pauzę sobie zrobiłem ponad 11 godzin. Stąd myślę, że jakieś półtora godzinki i będę na granicy Saint-Louis. Specjalnie stałem troszeczkę dłużej, żeby na tą granicę nie wjechać wcześniej z rana, prawda? Dlatego, że z rana zazwyczaj tam jest taki kocioł trochę. Także zamiast stać gdzieś tam na wjeździe na granicę w korku, to ja sobie wolę po prostu dłuższą pauzę zrobić. Jest 10:00, dojeżdżam już do granicy właśnie w Saint-Louis, Basel. A także zaraz się okaże, czy będzie tam jakiś koreczek, czy nie. Zobaczymy, no jest 10:00 godzina, to jeszcze się zdarza, że jest tutaj korek. Zaraz zobaczymy. No i jest tak jak myślałem. Tu już widzicie, ciężarówki stoją. Oj kuźno, no co zrobić. Wyjeżdżam już z granicy, wjeżdżam do Szwajcarii, tak? Zajęło mi to wszystko w sumie niespełna 40 minut. Z czego jakieś pół godziny to było w korku, a tutaj same te, powiedzmy, formalności to już drobnostka. W sumie, nie wiem, 5-6 minut. Zjazd obowiązkowy dla ciężarówek. Wsadzą nas tu wszystkich na parking i będziemy sobie stać i czekać. No akurat nie zatrzymują dzisiaj, także jest super. Także ja sobie stanę z boczku, bo tak czy siak muszę zrobić 45 minut. No, ale super, bo przynajmniej czasu tutaj nie będę tracił. Specjalnie tak się starałem dojechać tutaj, bo zazwyczaj właśnie tych ciężarówek tutaj stoi kilka rzędów, a taki rząd normalnie, jak wszystko idzie normalnie, to wypuszczają co 10 minut. Dlatego mówię, kurde, żebym dojechał tutaj, to przynajmniej tą pauzę, którą muszę zrobić 45 minut, to sobie tutaj zrobię w tym
no nazwijmy to koreczku, nie?